Nazywam się Luigi Carola i powiem Wam, na co zwracać uwagę podczas kupowania mięsa. Pokażę również, jakie rodzaje mięsa nie cieszą się popularnością, ale są bardzo smaczne i niedrogie. To idealny kawałek wołowiny. Ma świeży zapach, mięso jest ciemnoczerwone i pokryte warstwą tłuszczu. Jak wybrać mięso, żeby pasowało do potrawy? Z przedniej ćwiartki wycina się m.in. mięso do duszenia, do zmielenia oraz żeberka. Te części świetnie nadają się do grilla, do sosu bolognese i na gulasz. Z tylnej ćwiartki wycina się steki i polędwice. Można je grillować, smażyć lub piec w wysokiej temperaturze. Szukając dobrego mięsa, większość ludzi kupuje właśnie polędwice. Są jednak mięsa, które niestety przestały być modne, a szkoda. Są nieco trudniejsze w przygotowaniu, ale warto się wysilić, ponieważ smakują doskonale. Weźmy na przykład mostek. Duże kawałki mięsa, wolno pieczone w piekarniku, wprost rozpływają się w ustach. Mamy również boczek. Ten wspaniały kawałek można piec na grillu lub w piekarniku. Obydwie strony smaruję musztardą i posypuję posiekanym estragonem. Smażę 2 minuty z każdej strony. Smakuje doskonale. Zapomniano także o łopatce wołowej. Ja gotuję ją z liśćmi laurowymi, cebulą, solą i z goździkami. Po 1,5 godziny jest miękka i delikatna. Podaję ją z sosem chrzanowo-ziołowym. Jest niesamowita. Smacznego!